i prosto jedziemy cały czas. Wyprzedzania sobie tu zrobimy, proszę bardzo. Manewr wyprzedzania robimy. Kieruneczek i jedziemy. Wyprzedzanie, kierunek, jedziemy, jedziemy. I gazu mu poszło u mnie. Bardzo ładnie. Pod wiaduktem w prawo pojedziemy, pod wiaduktem w prawo pojedziemy. Po głównej pojedziemy w lewo, po głównej pojedziemy w lewo. Jedziemy prosto, zrobimy sobie zatrzymanie we wskazanym miejscu za przystankiem, tam przed tym białym busem. Zrobimy sobie zatrzymanie we wskazanym miejscu. Mijamy przystanek, dopiero tutaj, kieruneczek prawy, ładnie zjeżdżamy sobie za ten samochód. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się już, bardzo dobrze. Teraz kierunek lewy. I włączamy się do ruchu, proszę bardzo. Redukujemy, tak? I tu koda w prawo jest. Prosto, tak? Prosto. I cały czas prosto idziemy. Powiedzieć, że w tygodniu jest większy ruch niż w dni takie wolne od pracy i egzamin, gdzie normalnie trwa 20 minut, tylko 30-35 minut. I w prawo sobie teraz pojedziemy, sobie w prawo w ulicę Ziębicką. Jeżdżamy w strefę 30 na godzinę. Yes.
I prosto jedziemy, prosto jedziemy. I w prawo wjeżdżamy sobie za toczkę jeszcze raz. Kieruneczek. I tu się zatrzymujemy. Bardzo dobrze. Egzamin zakończony z wynikiem pozytywnym. Należy nadmienić, że po wyjechaniu już z placu, jeżeli mamy odpowiednie nawyki, odpowiednią technikę jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, to przejechanie miasta nie powinno sprawiać większych problemów kursantom czy kursantkom. I dobra, Kasia, jedziemy w lewo jeszcze i jedziemy.